20 jednostek ochrony zdrowia z regionu świętokrzyskiego przystąpiło do projektu informatyzacji placówek medycznych Inplamed. Porozumienia o partnerstwie podpisano w Kielcach. Zostały zawarte pomiędzy liderem projektu, jakim jest województwo świętokrzyskie, oraz placówkami powiatowymi i wojewódzkimi. Przystępujemy do tego porozumienia chociażby dlatego, że jest coraz więcej pacjentów, coraz więcej osób, coraz więcej procedur, a informatyzacja skróci moim zdaniem i dostęp pacjentom do kolejek, skróci po prostu, jakby to powiedzieć, procedury wszystkie finansowe, ekonomiczne. No, na pewno jest to opłacalne. Wiedząc, jaka jest historia choroby pacjenta w różnych szpitalach, w różnych jednostkach, jakie są potrzeby pacjenta, jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie, to na pewno nam ułatwia i łatwo to już pacjentowi na pewno to już będzie dla dobra pacjenta, ponieważ pacjent będzie szybciej obsługiwany, szybciej diagnozowany i szybciej leczony. Tak zwana papierologia jest coraz większa. Nie zależy ona od lekarza, tylko od systemu, w jakim pracujemy. I ona po prostu wymaga doskonalszego gdzieś tam opisywania. Natomiast co to zmieni? No po prostu skróci czas. Mamy taką nadzieję. No i oczywiście będzie można to przechowywać w inny sposób, czyli już na dyskach optycznych czy inaczej, a dzisiaj przechowujemy to na zwykłych kartach. Wartość projektu to blisko 55 milionów złotych.